Siemano, witajcie, z tej strony Gabryś, witam was w kolejnym vlogu na kanale. Dzisiaj znowu vlog z drenówki, ale już nie bronowanie, tylko jedziemy po talerzówkę. Ładujemy się, musimy odpiąć brony i jedziemy jeszcze po talerzówkę tutaj do takiego dalszego sąsiada. Na samym wstępie dajcie łapkę w górę, subskrypcję z dzwoneczkiem, jak ktoś tego nie robi. A ja palę renówę. Dobra. Zamkniemy drzwi, trochę poczekamy, aż się rozgrzeje. Damy sobie bronki do góry, tylko trzeba odblokować podnosi. Dobra, słuchajcie, widzimy się za chwilę, jak będę odpinał brony. Bo jeszcze muszę pozablokować, zablokować te siłowniki, by tam stałki porozkładać. To widzimy się za chwilkę, bo nie chcę też przedłużać tego vloga. Proszę tutaj podpórki, żeby może było odpiąć brony mechanizmem. To tak. Jedna. A mniej więcej tu opuszczą się. Pod trzy nóżki bron. Ogólnie ta procedura wygląda mniej więcej tak, że pod trzy nóżki, czyli tu, tam i tam, oraz jeszcze zablokować amortyzatory. Dobra, idziemy opuszczać. Jeszcze idę, węże podpinam wszystko, tylko rękawiczki sobie ściągnika wezmę. A widzimy się już, jak będę chyba. Będziemy jechać po, słuchajcie, talerzówkę. Dobra, widzowie, wujo poszedł po samochód. Byliśmy sobie po talerzówkę, która właśnie jest z tyłu. My sobie ruszamy oczywiście na... O kurde. Trochę za duży bieg i za mało gazu. My się ruszamy ogólnie na poletko. Wujo zaraz dojedzie mi obiedź, zaraz zobaczymy, ustawimy tą talerzówkę i będę już sobie jeździł, więc oczywiście jak wujo będzie jechał, to trochę wam nagram z zewnątrz. No i co, no wzięliśmy już talerzówkę, nie chciałem nagrywać tam u pana. No bo może jednak sobie nie życzę albo coś, dlatego nagrywam dopiero teraz. Jedziemy sobie za rzekę, tutaj trochę też na Arkowe, więc spoko. Dobra, ogień. Powiem wam, jeszcze trochę mam do pogadania z wami, więc to w późniejszej części odcinka, ale możecie strzelić łapkę w górę i subskrypcję, ale to już chyba mówiłem. Dobra, ogień. Widzowie, tu za rzeką trochę powycinali tych chaszczy, tego wszystkiego. Jest na pewno lepiej. Kurde, ale się zrobił taki prześwit fajny. Też może liści nie ma, to też przez to, ale rzadko to widać, nie? Dobra, ogień. Ogólnie jeszcze przez tą majówkę mamy tyle akcji zaplanowanych, więc naprawdę będzie bardzo dużo vlogów na kanale. Oczywiście jak najbardziej dla mnie dobrze. O, w ogóle był mocniej, taka chłopka, widzę, że która piachu nawieźli. Jest też lepiej. Dawno tu nie byłem, widzowie. Tak, z pół roku. Dobra, widzimy się na polu, które jest tam koło tego dużego lasu. Tam widać, nie wiem, czy na kamerze go widać. Mam nadzieję, że tak. Dobra, widzimy się za sekundę. Widzowie, wyjdę wam, pokażę mniej więcej zestaw, dopóki jest w miarę trochę czasu. Wujo już tam, jak widzicie, nie wiem, czy widać, coś tam jedzie. Najprawdopodobniej będziemy robić tutaj. No trochę kolejny są, więc będzie dosyć ciężko. Tak oto prezentuje się zestaw, renówka z tą właśnie talerzówką, ona ma 2,7 albo tam 2,8 metra dokładnie. Jest naprawdę fajna, fajnie się prezentuje z renóweczką. Zaraz wam nagram jeszcze ujęcie, jak właśnie będzie jechał wuja. Więc widzowie, zaczynamy robotę, nie? Ciemno dosyć już jest, ale... Ale go tam buja. Masakra, jak ja to będę jeździł zaraz. Thank you.
Ciężko się tu biega, widzowie. Dobra, idziemy zobaczyć, jak kryje ta leżuwa. No, mniej więcej coś tam kryje, nie? Ale będziemy musieli jechać wzdłuż i jeszcze w poprzek, nie? Drugi raz, więc trochę roboty naprawdę jest. Nie ukrywam, że nie. Poszedł, widzowie. Dobra, już nie będę biegał za nim, wystarczyło tych ujęć. Trochę się zbiegałem, widzowie, zdyszałem trochę. Bo to jest dobre 300 metrów. Ogólnie jak mi się uda, to postaram wam skleić film taki z muzyczką, nie? Z całej majówki. Myślę, że to by zajebiście wyglądało. Widzimy się, jak już będę jeździł, bo już mi się naprawdę nie chce biegać. Dobrze. Powiem wam, że ciężko idzie, bo mam wrażenie, że mnie ma wywalić z tego ciągnika, bo mi jakoś żadnej nie robi, jakoś to idzie. Wiem, że tam jest lepiej, jak jest tam tej strony, ale tutaj to idzie wyrzucić, nie? Ale otrzymałem informację od wuja, że na tym kawałku nic nie było robione przez jakieś 10 lat. Więc no też nie będzie to lepiej wyglądać. W tym roku my tu będziemy zbierać. Tu będzie ogólnie siane kukurydza. O Jezus. Nie mogę do was nawet mówić, widzowie, ponieważ tak rzucę, że aż jest ciężko. Tu będzie kukurydza, bo ja siał w tym roku. Kurde. Będzie tu kukurydza właśnie. Obstawiam się na kiszonkę standardowo, więc trochę będzie w tym sezonie kukurydzy. Ogólnie, a propos kukurydzy, kurwa mać, nie mogę, tak nie dorzuca. A propos kukurydzy, to najprawdopodobniej następny film będzie z kukurydzy, siewów kukurydzy u Arka. I może jeszcze w tą majówkę, po majówce jakoś parę dni uda się zasieć u nas kukurydzę, więc będzie jak najbardziej spoko. Też będzie na pewno vlog z obornika pod kukurydzę. Bo najprawdopodobniej w poniedziałek już mamy ruszać. Aktualnie mamy piątek. Jak rzutka. Masakra, widzowie. Trochę się przemęczę, ale ja lubię to robić, nie? O kurwa. Dobra, cyk do góry. O jest, dobra. Pierwszy przejazd za mną, widzowie. O jest. O jest. Cyk do przodu i ogień. Dobra, widzowie, widzimy się zaraz, nie? Jak mówiłem, jest z tej strony trochę lepiej. Dalej mi rzuca, ale jednak troszkę mniej, więc zrobiłem pewnie tam jeszcze ze 3-4 przejazdy tym tragiczną drogą i tutaj będzie już trochę lepiej, nie? Już mniej rzuca. Dobra, idzie się przyzwyczaić do tego. Ale żebyście jeszcze nie pomyśleli, że to tylko odtąd do tamtąd, to jeszcze tam do zasianego, nie? Tu jest, nie, na oko 3 hektary może. Tak na oko mi się wydaje, że tak z trójkę ma ten kawałek. Ale się jeszcze muszę wuja zapytać, to wam może powiem. Dobra, widzimy się jakoś pod później, nie? Widzowie, ja już trochę tu zrobiłem. Wujo już sobie pojechał tam. Poszedł tam siana dać krowom i tam chociaż jeszcze pojechał, ale to nieważne. Ja robię tutaj, nie wiem, które szkółko. Wiem, że na pewno tu mniej rzuca, ale tam dalej rzuca. Ale no powiem szczerze, że ciężko jest to wytrzymać. Jeszcze w poprzek trzeba będzie robić, a to na pewno będzie łatwiej szło, bo już będzie trochę spulchnione, nie? Ogólnie tak, widzowie, no kolejny vlog w nocy. Niestety, albo w sumie, albo może stety, niestety, nie wiem, dla mnie niestety, bo jednak lubię, jak na filmach widać. Może zrobić film od czasu do czasu w nocy, ale wolę, jak na filmie na przykład, no wiecie, no widać to by były maszyny, wszystko, a tak to tak średnio. Drugi vlog z renówki, jak kiedyś nie było w tamtym roku w ogóle vlogów praktycznie z renówki, to teraz akcja renuwam ciągle. Ale już w poniedziałek będzie akcja obornik
czwórką, aka gruzem. Jak to woli, ja tam mówię gruz na niego, albo czwórka. Więc będzie obornik, bo już czwórkę w remocie na pewno jakąś prezentację dla was nagram. I myślałem jeszcze prezentację Renuski, żeby nagrać wam na kanał. Ale to w przyszłości, naprawdę teraz czasu nie ma. Więc teraz będzie jeszcze trochę więcej Renuski na kanale. O, czekajcie. Oj, kopię się, sobie do góry, dobra, cyk. Dobra, wyżej. Okej, dobra, już. Jest trochę więcej Renówki na kanale, ale to według mnie dobrze właśnie, bo było mało. Ale no, może jeszcze jakaś akcja się trafi w dzień normalna. Ale następna akcja to będzie się w kukurydzy na kanale. Dobra widzowie, ja sobie jadę dalej. Cyk. Dobra, powiem wam szczerze, że ten podnosik, ten EHR cały to naprawdę jest... Robi taką robotę, że... Masakra, wygodny jest. Jak ten, włóczyłem bronami, no to też czułem to naprawdę, że tylko cyk i ogień, nie? Naprawdę idzie takim robota. A i tu będzie łup. Jeb w górę. Kurde, jak rzuca. Masakra, widzowie. Dobra, widzimy się. No co, no zaraz, nie? Widzowie? Zrobiłem sobie tutaj przejazd od między tej tutaj co się przedowy już. Zostało mi na tym kawałku, jeśli chodzi o to wzdłuż. Ile tu masz? Raz. 4, max 5 przejazdów. I będziemy robić w poprzek, z czego dzisiaj chyba w poprzek w całości nie zrobimy. Najwyżej się jutro to przyjedzie i dorobi się w poprzek raz i będzie zajebiście. A na razie tutaj zostały mi dosłownie te 5 właśnie przejazdów. Więc spoko. Nie wiem jak długi ten vlog wyszedł, bo no nie ukrywam, trochę coś tam ponagrywałem. Ale czy aż tak bardzo dużo, to ja nie powiedziałbym. Czekać, cyk. Kurde. Aha, miałem się zapytać wuja, jak to był. Na chwilę przyjechał i zapomniałem się go zapytać, ile to pole ma hektarów. A no mówię, no oko tak ze trójkę może ma. Dobra, ogień, puściłem to dobrze, tak. No i co, no tutaj robię to i będziemy, słuchajcie, chyba kończyć vloga. No chyba, że jeszcze wam nagram koniec, o wuja, zobacz. Słuchajcie, właśnie dostałem informację od wuja, żeby w poprzek nie robił, bo już jest godzina po 10, z czego ja jestem w szoku, że tak długo zajęło, ale no jednak włączyłem sobie muzykę w radyjku, kasę leciała i jak już to poszła ta robota. Więc jutro dokończę sobie, nie będę nagrywał z tego, więc jutro sobie dokończę na spokojnie to poprzek całe robić. Więc to widzowie, na tym vlogu też będzie wszystko. Dajcie łapkę w górę, subskrypcję z dzwoneczkiem i widzimy się już najprawdopodobniej jutro w kolejnym odcinku na kanale. Na razie, cześć!